Pracownicy Zarządu Drukarni Zieloni w Suwałkach skarżą się na dyrekcję. W dobie pandemii wszystkim pracownikom samorządowym w mieście Suwałki wstrzymano podwyżki płac. We wrześniu połowa załogi Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach otrzymała znaczne podwyżki. To nie jest stosowne w tym ciężkim momencie wobec innych pracowników sektora samorządowego. Reszta pracowników czuje się poniżona, zdyskryminowana. Na tle pracowników wyróżnionych praca reszty jest gorsza. O wyjaśnienie tej sytuacji w imieniu niezadowolonych pracowników poprosiliśmy dyrektora miejskiej jednostki. Mamy w tej chwili trudności na rynku pracy związane z zatrudnieniem osób wyspecjalizowanych, tak powiem. Są to kierowcy ciężarówek, operatorzy sprzętu, brygadziści i elektrycy. Tacy pracownicy w innych jednostkach miejskich tego typu specjalizacjach zarabiają o wiele więcej niż pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni. Dyrektor Dreyer twierdzi, że zmaga się z istotnymi problemami kadrowymi. Mam w tej chwili nieobecnych w pracy dwóch pracowników z uprawnieniami, z wieloma uprawnieniami, w tym na ciężarówki. Oraz tym, co się stało w sierpniu, gdzie młody pracownik, który został za pieniądze Zarządu Dróg i Zieleni, przeszedł szkolenia na koparko-ładowarkę i na ciężarówkę. Zgodnie zresztą z przepisami została z nim podpisana parę lat temu umowa lojalnościowa, czyli nie mógł się zwolnić z pracy, bo inaczej musiałby zwrócić koszty zrobienia tych uprawnień. Następnego dnia po zakończeniu jakby tej umowy lojalnościowej wypowiedział pracę. To samo zrobiła też druga osoba w tej samej jakby sytuacji. Zarządzający jednostką niepokoi się zbliżającym się sezonem zimowym. Stoi na stanowisku, że nie można dopuścić do sytuacji, w której z powodu niedoborów kadrowych miasto nie będzie mogło być należycie odśnieżane. A taka sytuacja jest całkiem możliwa. Ubyło nam 20% kierowców i operatorów do akcji zimowej. Zima się zbliża szybkimi krokami. Żeby móc w ogóle jakiekolwiek możliwości, że tak powiem, żeby znaleźć jakiegokolwiek pracownika na to miejsce, no to wystosowałem do pana prezydenta taki wniosek o podwyżkę dla tych osób najbardziej, że tak powiem, najbardziej potrzebnych i o największych umiejętnościach i największych, że tak powiem, uprawnieniach. I to zostało wdrożone w Zarządzie Dróg i Zieleni. Wiadomo jest, że w całym mieście nie ma zgody na podwyżkę całej załodze. Także część załogi faktycznie, potwierdzam, dostała podwyżkę poboru. Ale to czy spodziewa się pan, żeby w najnowszym budżecie Zarządu Dróg i Zieleni pojawiły się jakiekolwiek pieniądze na podwyżkę? No to już pan prezydent chyba informował, że planowana jest podwyżka dla wszystkich pracowników samorządowych w całym mieście, także to już nie ode mnie zależy. Jak Tomasz Dreyer dodał w rozmowie, zachęcał już pracowników do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych uprawnień.